Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, blog galaktyczny.pl i dzisiaj sprawdzimy sobie wydajność Samsunga Galaxy S4, tego jak sobie radzi w benchmarku o nazwie Geekbench 2. To jest benchmark, może najpierw puścimy test, to jest benchmark płatny. Nie pamiętam ile dokładnie teraz on kosztuje, ale to chyba jest w granicach kilku złotych, może 3-4 złote. Jeśli się mylę, to tam poprawcie mnie w komentarzach. I myślę, że to jest właśnie jeden z bardziej takich pewnych, bardziej wiarygodnych benchmarków. I Samsung Galaxy S4, jak widzicie, uzyskał ponad 3000 punktów, to jest dokładnie 3150. Może ten indeks tych punktów nie jest jakiś tam duży, że powiedzmy jest, można uzyskać wartości w granicach tam 30 czy 40 tysięcy punktów jak w innych benchmarkach, ale wynik jest lepszy od Galaxy Note 2. Jest o ponad 1000 punktów wyższy. Przypomnę, że w Note siedzi 4-rdzeniowy procesor Exynos o taktowaniu 1.6, a tutaj mamy Snapdragona 600 o taktowaniu 1.9. Różnica w taktowaniu nie jest duża, ale jak widać jest różnica w wydajności. Mamy tutaj też część informacji ogólnie o telefonie, o systemie i bardziej szczegółowe dane na temat testu. Tak to wygląda w Geekbench 2. Kolejne filmy będą kolejnymi testami w innych benchmarkach, także serdecznie Was zapraszam. Dzięki, to tyle w tym filmie. Cześć.